Założymy dłuższy przypon, ale tu szarpie. Zeszła. Zeszła ryba. Tu była ciekawa ryba. Widzicie? Na ochotki. Dobrze, przerzucamy zestawy. Zmieniamy przypony i wędkujemy dalej. Torebka PVK 80 cm. Z torebką. Zobaczymy co. To już nie brzanka. Zobaczymy co. Tylko podniesiemy. Certa. Nie wiem czy dam radę. Certa. 80 cm, biały robak i PVK z białymi robakami. Nie, muszę tak, trudno, żeby kija nie złamać dzisiaj, bo obciążenie 150 gram ponad, plus ryba. Co mamy? Certę, małą certę na długim przyponie. Dobrze. Leszcz albo krąb, nie widzę. Coś czerwone za płetwy za bardzo ma. Krąb. To jest, drodzy Państwo, krąb i to taki fajny. Krąb ja mam. No. Białego, zobaczcie, to jest krąb, nie inaczej. I rybka, czyli krąpik, zobaczcie, to jest krąb, na 100% jest krąb. Wraca do wody. Zobaczcie. Płyń krąpił po kogoś dorosłego. I przerzucamy wędkę. Raz pogodziło się. Znów słońce w twarz świeci. Ale czekamy na jakąś fajną rybkę z tej miejscówki. Marcina pranie. Zobaczcie.
Nie, świnka chyba. Patrzcie. I mamy taką certę. Weź odczep sobie i przerzuć. Certo. Idziemy do siebie. Wiaterek. Dobrze. Każdy mi zostanie. Jest piękna, ładna, dorodna ochoteczka, zobaczcie. Zobaczmy. Dobrze, wędkujemy. A więc drugi przypon. Musimy przełożyć. I zobaczymy, co tym razem mamy. Coś niewielkiego, duży koszyk jest. Zobaczymy, czy... co to jest. Czy leż, czy brzana. Zobaczcie, jak odbija. Jeszcze nie widzę. Zobaczcie, co to jest. Brzanka. A więc musimy zejść, chcemy czy nie chcemy. Tak, żeby rybę odebrać. Jest ryba. Nie trzepie, to chyba nie brzana. Zobaczymy. Lesio. Marcin, daj mi podbierak. Idę. Daj, po szkoda, wiesz. A dzisiaj mało leszczy jest, nie? Wiesz, nie jest ogromny, ale wiesz, ja nie dość stanę ze swojego. Chodź. Zawsze to leszczyk, wiesz.
bo jeden mi już spadł. O, dziękuję ci, ryba zaliczona. Trzymaj go, tu go odczepimy. No, no poczekaj, że nie, nie patrz, ustaw się jakoś. No ja to mogę tak. No taki ponad 4 dychy, nie? No ładny. Zobaczcie, drodzy widzowie. Pinka. I zobaczcie, taka 40 będzie. Wraca do wody. I jest w pytę. A więc druga teraz. Zobaczymy co. Spadła. Było czuć, jak ryba spada. Dobrze, przerzucamy zestaw. Tak. Tylko zobaczę co. Bo jedna mi już spadła przy schodzeniu. Podajniki 140 gram prawie, to wiesz. Ciąży do dołu i ryby spadają. Leń. Wyjdę, to zwrócę. Nie, spróbuję go wziąć, wiesz, na swój. Nieduży kleń, szósty gatunek. Nieduży klenik, szósty gatunek z dzisiejszego wędkowania. Zobaczcie. Szósty gatunek, czyli pan klenik. Rybka nieduża, oczywiście wraca. Zobaczcie, rybka odpłynęła. Przerzucamy zestaw. Szósty gatunek. Kolejny spad. Dużo mi spada ryb, a nie chcę już przekładać na gumie tego co robiłem, nie chcę mi się już wiązać, więc już dokończę na tym. Tylko założymy robaczki. 4 sztuki. Czerwony. Biały. Czerwony. Biały. Nabijemy koszyk. Tą mieszanką. Dobrze. I zarzucimy. Opadło, podciągniemy i naciągniemy. Marcin poszedł, u niego ryba się zacięła. Prawdopodobnie ściągamy tylko.
mamy leszcza. Nie. Serca. To zobaczymy. Serca chyba. I u Marcina. Zobaczcie. Certa. Dobrze. Otrzepiamy Marcinową certę. I ryba wraca. Spadła. Jeszcze jedna spadła dopiero. Kolejne branie. Przychodzi pora. Przy tym schodzeniu się traci ryby. O, kolejna spadła. Zobaczcie. Dobra, przerzucamy obydwie. Dwa spady. Drodzy widzowie, złowiłem 6 gatunków ryb. Leszcz, brzana, certa, świnka, krąpik i klenik mały. 6 gatunków. Widzieliście, było tak jak było. Dużo spadów teraz pod koniec, dlatego że już zestaw jest na twardo, bez gum. Tych co zrobiłem, tamto ściągnąłem, schowałem. O, widzicie jakie branie? I zobaczcie, nie ma nic. Nie ma nic. To było branie. Nie ma nic. Chyba że przypon poszedł. Tak może być przy większej rybie, ale energiczne branie. I hak lekko wygięty. Ale branie było zdecydowanie inne. I tak mówię, sporo spadów. Nie chcę mi się już wiązać tamtych zestawów. Więc dlatego zakładamy dalej na tym samym. Złamana sztyca na największym jak do tej pory leszczyku 51 cm, taki 46 też był i dwa mniejsze, coś ponad 40, trochę brzan, cert, świnka 36 cm. No i tak mówię, krąpik taki fajny. No i szału nie było, dużo spadów. Dzień uważam za udany. U kolegów tam też nie było szału z leszczami. Guma się sprawdziła na samym początku, później zmieniłem. Dawała radę przy fajnej nawet śwince. Torebki PVA dały radę. Dały radę, dały największego leszcza. No i teraz przerzucamy jeszcze, jak to się mówi, dopóki przynęta w wodzie. Mamy okazję coś złowić. Więc wędkujemy, czekając na kolejne szarpnięcie. Zanęcone było z rana. Cały czas mniej więcej w jeden punkt rzucałem. Trochę dalej, trochę bliżej, bo nie klipowałem, ale mniej więcej towaru trochę tam było, czysta zanęta, pelety, bez żadnej ziemi, więc trochę towaru tam było, więc teraz rybka przypłynie i będzie wyżerała te grubsze pelety, które czopowałem do koszyka. Czekamy, czekamy, dopóki przynęta w wodzie, jeszcze mam okazję złowić, więc wędkujemy dalej. Bądźcie ze mną jeszcze przez jakiś czas i zobaczymy, czy uda nam się jeszcze coś fajnego złowić. Okej.
Marcina na pierwszej chyba ryba jest. Znów poleciał gdzieś. Zobaczcie. Jest ryba. Ściągniemy ją, na niedźwiedź zacinać. Zobaczymy co. Ściągamy. Coś tam jest. I to ładny kleń. Zobaczcie. Ładna ryba, a Marcina nie ma. Kleń czy świnka? Zobaczcie. Umie branie. Ja nie mam wolnych biegów popuszczonych. Zobaczcie jaka ładna świnka. U mnie jest ryba. Prawdopodobnie. Zobaczymy, nie tylko ściągamy. Bo się sama zacięła. Zobaczymy co. Marcina była ładna świnka i mi już na tej rybie nie zależy, dlatego drodzy Państwo podbieraka nie mam. Chcę zobaczyć tylko co to jest. Certa. Zobaczcie. Ładna certa. Zobaczcie jaka ładna certa. U Marcina świnka, u mnie certa. Chyba spadł, ale prawa była. Spadł, ale prawa. Tam co jest wyprostowany hak, raczej wygięty hak, więc ryby tak za bardzo dobrze nie chcą łykać, zobaczymy. No, tam jest hak, zobaczcie. Lekko rozgięty, ale już nie wymieniam przeponu, szkoda czasu. Więc tylko przerzucę. Zanim chłopaki tu podjadą, to jeszcze przerzucimy zestaw. Okej, podciągamy. O, i to wsiągniemy. Z ciekawości, bo tu też było wskazanie. Do końca wykorzystamy zanętę. Do góry, bo przypon długi. Jak to ładnie się złożyło. Jak nigdy zanęto. Wykorzystana w pełni.
wracamy. Okej. Pociągamy. O! Jest pytkę. Na jeden podajnik jeszcze jest. O, czekam, aż chłopaki podjadą i niedługo kończymy. Brawo. Na razie spadu nie ma, bo jest. A coś niedużego. Spadł. No widzicie. Tutaj był hak wygięty. O, rozgięty. Kolejny spad. Ale nie zmieniam przyponu. Lenistwo nie chce się. Zobaczcie sami, jak nie wierzycie. Widzicie? Wygięty hak jest, rozgięty trochę. Nie to, że się ma, ale na to zakładam i przerzucam jeszcze. W tej porze dopiero brania się zaczynają. Jak niedługo będzie trzeba opuszczać miejscówkę. Więc czekamy. Coś fajnego. Cały czas było nęcone, to wiecie. Niektórzy przyjeżdżają tylko tutaj po południu, bo od tej pory się praktycznie zaczynają tu brania. Kolejny spad. Ale przerzucamy, czy się zamelduje na moich zestawach, czy jak zwykle będzie branie i spad, bo tych spadów miałem dzisiaj ponad, dobrze ponad 10 na tej plecionce. Niepotrzebnie mogłem później z powrotem tą gumę, które przypony przygotowałem na niesymetrycznej pętli na gumie, mogłem z powrotem założyć, a to widzicie, tu szybko, tu tak. Tu zestawy z gumą były w wodzie, to już koszyki zmieniałem, to na niesymetrycznej pętli już na nagrawkę pozapinałem, to tylko odcięłem, zawiązałem i wydawało mi się, że idzie dobrze, a tu jednak dużo spadów, ale zobaczymy, wędkujemy jeszcze przez jakiś czas. Teraz już jak będzie bracie, ściągam i odcinam zestawy i składam się. Już nie będę przerzucał, zarzucał. Czekam na ostatnie branko. Okej. Dobrze. Więc drodzy widzowie, ja już pomału kończę tą imprezę. Jeszcze nie. Za daleko byłem od kijów. Ja już kończę pomału tą imprezę. Leciało tak, widzieliście. Ryby brały tak, widzieliście. I tak to leciało. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału. Lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza wraz z kolegami, których dzisiaj akurat nie odwiedziłem, bo za daleko siebie byliśmy, tylko Marcin
koło mnie, a reszta bardzo daleko, więc wybaczcie, będzie film typowo z mojej tej miejscówki i z moimi tymi dzisiejszymi rybkami. Jeszcze raz dzięki, nowych widzów proszę o zostawienie subskrypcji, tak żeby śledzić mój kanał na bieżąco. Jeśli się podobało, łapka w górę, jeśli nie w dół, to tak, aby wiedzieć, w którą stronę te moje filmy idą. I tak to leciało. Siema, pyza. A w międzyczasie może jeszcze coś się uda nagrać, jakieś wskazanie, a ja już zwijam. Rzeczy i pakujemy się, jedziemy na Kielce, narka. To reszta moich kolegów dzisiaj. No jak, powiedz? Że? Jak tam było? No było troszeczkę. Połowiłeś? Leszczyków. Leszczyków miałeś? No miałem chyba z 4 leszczyki. Miałem, co ja miałem jeszcze? Brzanki miałem 2 takie po 40. No. Kilka takich mniejszych, kleni chyba z 3. A największą rybę, jaką dzisiaj złowiłeś, to? Brzana. Brzana? No. Ile? A z 40. Ale za jakimś drobnym. Tak, a leszcza, jakiego miałeś największego? A też koło 40. Koło 40, to nic powyżej. Nic, to mój, że drób sam brał, nie? Dzisiaj te brania to takie były. No ale wiesz, no, tu lubi, jak jest ciepła woda, jest zimno, a tutaj nie? No właśnie, to jest. No ale połowione, nie? No połowione. Spędzony dzień, nie? No, tak. Lepiej niż za telewizorem. No, tak trzymać. Idziemy teraz do reszty kolegów. Jedziemy dalej. U ciebie jak? Mów. Ha, jako tako. No ale to. Ale 2 czy 3 leszcze, nieduże leszczyki. No największy duże. Jaki gdzieś? A ja wiem, ten największy ile miał? Ze 35 cm góra. To mówię, czy to lichy no. Lichutko. A reszta rybek? Certy. Certy. Certy ogólnie ładne. Ładne, bo certy ta po 40 cm, aha. Ponad 40 cm. Aha, a największa ryba to certa, tak? U nie, ciebie? Nie, chyba brzany miałem największą, ze 45 cm. O, no brzankę, no. Tak? Brzanę. A zerwałeś coś konkretnego, coś? Nic. Nic? No to mówię, te brzany i padę brzanek, padę cert, te leszcze, 2 czy 3 sztuki, to wszystko. No wszystko, ale to połowione, nie? Połowione. Nie zadowolone. No i tak trzymać. Jedziemy dalej. Mój kolega, najlepszy przyjaciel. No co jest? Powiedz. Poczekaj. Takie podsumowanie, bo nie miałem czasu iść. No. Dzisiaj nie było dużej ryby. No to nie podchodź za blisko, żebyś nie. Cały był. No. Nie było dużej ryby, ale ryb było dużo. No, nie było. Największy leszczyk
Może 40. Twój. Mój. Tak? 40. No. Dużo cert, dużo brzan, kleni. No. No wszystkiego po trochu, ale generalnie nie było dużej ryby. No, ja jeszcze miałem klenia i krąpia miałem ładnego. No krąp no. Takiego malutkiego. No to największa ryba twoja dzisiaj co było? No 40, ten ledź może miał 41, 42. I wszystko. No, wszystko, no ale a tak dużo. Zerwałeś coś ładnego czy nie? Chłopie, miałem coś takiego, no. Tutaj chłopaki są, że po prostu wędkę mi złożyło. No. I poszedł mi nie przypon. No. Tylko cała cały zestaw? Cały zestaw. To gdzieś miałeś gdzieś uszkodzony czy coś? Nie wiem. Węzeł, supeł, nie przetarta? Wiem. No chłopie, no nie, wędka poszła na dół. Na dół. No, aha. I koniec. Aha, no, no coś widzisz. Musiało być większego i po prostu zerwało i tyle. No, no ryba dnia. Może życia. Może życia, no może być i tak. Wiesz, no poszło. No ale zadowolony jesteś, nie? Zadowolony. Zadowolony. O, teraz Robercik, Robert, na ciebie liczę. No nie, gadaj. Nie, nic nie ma. Gadaj. Nie ma. Nie, no ale nic. Tak mniej więcej co ja. Słuchaj, no. Ogólnie to wlazły mi klenie. I nie poradziłem sobie. Złapałem ich z 15 albo więcej. Największy? Największy koło 35 do 400 cm. I to sporadycznie. Nie połowiłem, złapałem 5 leszczyków i to malutkich. No. Dzisiaj porażka. Porażka. Nie wiem dlaczego. A nentę? Za nentę jako to twoją? To czy miałem, tak. Czy wykombinowałeś nie, no co innego? Nie. To samo. Nie wiem czy miejsce, czy... A teraz mi powiedz no. Największą jaką dzisiaj rybę. To tego klenia tak, miałeś. Tak, w ogóle to bardzo drobna ryba była. Tak? Także no nie ma się czym chwalić, słabo. No połowiona, ale drobny gryb. Mnóstwo. Drobny. Tak, nie jesteśmy no. Zadowoleni. No, a u was? Ja mówię ci a, 51 leszcza. No. To na PV-kę, to na te torebki co ja zrobiłem. Tak. 46 leszcza. No. Dwa takie po 40 leszcze. Aha. I kilka mi spadło, bo nie dosięgałem, tak. Bo złamałem sztycę o, na filmie. Marcina nie było, a miałem leszcza tego 51, to około 2 kilo i wycofać się nie mogłem i na filmie będzie zobaczyć jak złamałem sztycę. No, złamałem sztycę. W sumie to ty wyżeście. Wiesz, ja powiem tak. No. I powiem ci, miałem krąpia ładnego i świnkę miałem ładną. Marcin te łaził, jak łaził, ładną świnkę wyciągnąłem u niego. No, słuchaj, powiem wiesz, tak. To... Kurczę, tu jest na tym połańcu jednak to są. Według mnie ryby są stanowiskowe. No. Jak nie trafisz ze stanowiskiem, no, to nie połowisz. Nie połowisz. Tak ja, było. Ja też z marszu sam sobie wybrałem miejscówkę, później żałowałem, bo musiałem nisko schodzić, nie miałem jak podebrać ryb i złamałem sztycę i nie dostawałem. Tak, zobacz, nie dostawałem. Nie dostawałem. Marcina nie chciałem wołać, dużo ryb mi spadało, bardzo dużo mi spadało, ale powiem ci, ten zestaw z gumą dał rezultat. Tak? Dał, później zmieniłem, no i torebki PVA. Wiesz, uparłem się, wczoraj kręciłem torebeczki PVA karpiowo i największy lesz na Dumblesa padł na to, a później już zmieniłem i dużo spinek, dużo mi ryb spadało. Tak. Ściągałem, spadałem, bo na podajniki przeszłem Carluso 115 gramów, a one są przegrubione, to 130 pusty podajnik jest. I ryba szarpała i wiesz, ale zanim schodziłem na dół pomału, luzy, nie luzy, ryby mi spadały, ale połowiony jestem zadowolony, film będzie i tak trzymać. I jest pyte. Nic dodać, nic ująć. No, a wiesz dlaczego nie połowiłeś? Nie. Bo chłopaka z sobą z Kielc nie wziąłeś, który ci ryby podpinał. Ale na M. M jak miłość. M jak miłość. Miłość została w domu. Dobrze. I drodzy państwo, na tym kończymy, widzicie. Ryba brała nie za duża i tak Robert powiedział, ryby na połańcu są stanowiskowe, że nawet, drodzy państwo, przeszłem tam i pamiętacie co jeden łowi, reszta patrzy, był film, co ledwie jedną sztukę złowiłem, ta miejscówka dzisiaj była pusta. Robert, było wszystko zajęte, ona była pusta, ona musi być jednak pechowa, pechowa albo wiesz, najlepsze miejscówki są pozajmowane. I tak Robert powiedział, nie na swojej miejscówce. Tutaj który raz łowisz w tym roku? Pierwszy. No. Ja też pierwszy, ale udało się. Jestem zadowolony, jest pyte. Jedziemy na Kielce i bądźcie ze mną. Siema, pyza z kolegami. I do następnego. Do następnego. Chłopaki pojechali. Ja biorę dwie wędki tylko. Poprzepakowujemy się do Marcina do samochodu. I zawijamy się.
Widzicie, jak to jest. Brało to, co brało. I na to nic się nie poradzi. To i tak mi się fuksnęło, że udało mi się złowić największą rybę z nas wszystkich. Ale się jednak udało. A co tam? Zawsze będą najgorszy. Dobra, siema. Do następnego.